No dobra, czwarta pozycja na naszej liście to jest around. I wiem, że around stosuje się też jako preposition, także dookoła, ale chciałabym zwrócić uwagę, że to nie jest tylko dookoła, tak samo jak up i down to nie jest tylko w górę i dół. W wolnym tłumaczeniu around też tłumaczy się jako sobie, tak jak było z down, czyli walk down to jest chodzić sobie, spacerować sobie. Tak samo around tłumaczymy jako sobie bez celu też. No i co tutaj mamy? Mamy joke around, czyli żartować sobie, tak? Nie żartować dookoła. Walk around, spacerować sobie bez celu, tak? Nie dookoła, bo to nie musi oznaczać w kółko chodzimy, tylko around jako sobie chodzić, tak? W różnych kierunkach. Move around to jest poruszać się bez celu, tak? Ale też jak już się uprzemy, no to że ruszać się dookoła. Pozycja piąta, czyli over. Uwaga, tu będzie tego dużo. Kiedy słyszymy słowo over, kojarzy nam się pewnie pierwsze co, to game over, tak? Czyli gra skończona, bo jest taki phrasal właśnie to be over. Over oznacza skończony, tak? Czyli jak na przykład mówimy game over, gra skończona. Party over, impreza skończona. A jeszcze są inne znaczenia słowa over. Over oznacza ponad. To powinniście wiedzieć, tak? Na przykład jak mam sufit nad głową, to mogę powiedzieć, że the ceiling is over my head. W tym znaczeniu over to jest preposition bardziej niż partykuła. Warto to wiedzieć. No i co my tam jeszcze mamy? Wspomniałam wcześniej run over, czyli przejechać kogoś, tak, samochodem. Przypominam, run down to jest przejechać na śmierć. Run over, przejechać po kimś, ale go nie zabić, tak? No, przepraszam, że takie drastyczne przykłady, ale warto wiedzieć różnicę. Mamy jeszcze over jako odnowa w wolnym tłumaczeniu i na przykład co mamy? Over and over again się mówi, jest takie powiedzenie. Over and over, czyli odnowa i odnowa. Na przykład jest phrasal start over, tak? Czyli zacząć od nowa dosłownie. Tu jest jeszcze jedno, które chciałam wspomnieć, co nie wszyscy sobie zdają sprawę. Over oznacza też tu i tam. Jak na przykład mówimy komuś, gdzie chcemy, żeby była wykonywana interakcja, to właśnie mówimy to w ten sposób, że jeżeli chcemy, żeby była wykonywana u nas, to mówimy please come over. Czyli to jest tak jakby przyjdź tu. A jeżeli chcemy, żeby akcja była wykonywana u tej osoby, do której mówimy, to mówimy I will come over. Tak? Czyli ja przyjdę tam. Czyli over to jest takie naprzemienne tu i tam, w zależności od tego, gdzie chcemy, żeby ta akcja była wykonywana. Jest coś takiego jak move over po angielsku, czyli dosłownie przesuń się tam na przykład, nie? Albo move over, jeżeli pokazujemy bliżej nas, no to przesuń się tu. Wszystko zależy od kontekstu. Frejzale.